Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorW. Jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już bardzo dobrze przygotowana Honda CBR 125R. Motocykl, który rzeczywiście dawno nas nie było, a który rzeczywiście jest jednym z tych najchętniej przez Was wybieranym motocyklem na prowadzenie z kategorii B bądź A1, więc usiądźcie sobie wygodnie i zobaczcie, co udało nam się dla Was dzisiaj przygotować. Jestem pewien, że już niedługo ten motocykl pojawi się u któregoś z Was. Honda CBR 125R. W bardzo fajnej wersji kolorystycznej, która rzeczywiście jest chyba jedną z dwóch najbardziej takich pożądanych wersji kolorystycznej, czyli w takim czarnym malowaniu, ale z takimi dodatkami czerwonymi plus takimi ala karbonowymi naklejkami, więc bardzo fajna, bardzo taka rasowa, jednocześnie bardzo uniwersalna i dla faceta, i dla dziewczyny. No bo właśnie, że tak powiem, CBR-ka jest takim motocyklem, który jest wybierany właśnie i przez facetów, i przez kobiety, dlatego że jest bardzo takim motocyklem na razie nie dużo wymagającym. No motocykl wszystkim na wtrysku, żadnego ssania, krajnika, gaźnika, nic nie ma, tylko przekręcamy kluczek, zapalamy i jedziemy. Bardzo pozycja jest komfortowa, mimo że to jest motocykl klasyfikowany jako sportowy, no bo jednak tą sylwetką przypomina motocykle sportowe, ale na pewno nie ma co jej porównywać z Yamaha Migry ZF125 chociażby, no bo tam to już jest taka mocno sportowa pozycja, no a tutaj mimo swoich kształtów, naprawdę bardzo wygodna pozycja, w miarę nisko fotel, czyli nawet takie osoby z niższym wzrostem będą miały na tym motocyklu wygodnie, no i przez to, że krawica jest w miarę wysoko osadzona, to wcale nie leżymy aż tak na zbiorniku paliwa, czyli to jest taka w miarę, bym powiedział, wygodna pozycja, do której łatwo się po prostu przyzwyczaić. No i co? CBR-ka naprawdę taki motocykl, chyba że jak poczytacie sobie na forach, to ciężko, żeby o tym motocyklu były jakieś wady, jakieś złe komentarze. Naprawdę bardzo fajny motocykl, tak jak wspomniałem na start. Tani bardzo w eksploatacji, 2,5 litra spalania na 100 km, no i to jest takie gwarantowane spalanie. Jednocześnie bardzo żywotny silnik, bo na jednym piecu bez remontu myślę, że śmiało możecie przejechać jakieś 70 tysięcy minimum, jeżeli zadbacie o wymianę olejową. No to tutaj się nic nie powinno do tego przebiegu w tym motocyklu zadziać. No, litr oleju w silniku, więc tak naprawdę serwisy jakieś cykliczne, także bardzo tanie, nie wymagające jakichś wielkich inwestycji, więc to na pewno stawia ten motocykl w takim fajnym świetle. No ale myślę, że o modelu tyle, no bo tak naprawdę chyba o egzemplarzu chcielibyście się sporo dowiedzieć. No więc zacznę od tego, że Motor W to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę to też nas trochę wyróżnia, bo każda maszyna, zanim tu stanie, to tak naprawdę trafia do nas na serwis. Jeżeli my widzimy, że coś trzeba przy tym motocyklu zrobić, to robimy to już my. I tak też było w tym przypadku. Przede wszystkim macie motocykl już po serwisie, czyli wymieniony olej w silniku, sprawdzone filtry powietrza, wymieniony płyn hamulcowy, przód, tył. Wymieniliśmy także zestaw napędowy z tyłu, więc tak naprawdę na tą chwilę to jest motocykl bez wkładu na teraz. Bardzo fajna opona z tyłu, bardzo świeża, chyba ten 2022 rok, więc niedawno wymieniona. Z tyłu tarcza spoko, bez rantów, prawie nowe klocki. Z przodu tarcza także bez rantów, świeże klocki. Przednia opona nie jest idealna, ale myślę, że śmiało już ten sezon powinna przejeździć, dlatego też jej nie wymienialiśmy. Myślę, że bez problemu jeszcze ten sezon powinna przelatać i z tym problemu nie będzie. Zawieszenie jest suche, nie cieknie, lagi są ładne, nieskorodowane, więc to na pewno na plus. No i sam przebieg, bardzo ładna praca. W ogóle Honda CBR słyną z tego, że mają bardzo duży komfort pracy silnika, więc tutaj rzadko kiedy cokolwiek cyka, tak jak i teraz. Nic tutaj nie słychać, żadnych luzów zaworowych. 17 tysięcy km przebiegu, zaraz Wam to pokażę. Od nowości, to też będzie 100% autentyczny przebieg, no to przy tym nalocie absolutnie żadnych ingerencji w silnik być nie powinno, więc piec fabryczny na oryginalnych uszczelkach, nikogo tam przed nami po prostu, znaczy w ogóle no przedtem nie było. Do tego mam oczywiście komplet kwitów, dwa kluczyki, książka oryginalna, fajny taki dokument z ostatniego badania z 2022 roku, czyli rok temu. Ten motocykl był na przeglądzie w Niemczech i miał wtedy 13 500, teraz ma 17 tysięcy, więc po roku przybył tam jakieś 4, jest to na pewno na plus. Jakieś tam są jeszcze wyciągi z jeszcze poprzedniego badania. 2020 miał 10 tysięcy chociażby przebiegu. A na ten serwis, który teraz był zrobiony, dostaniecie od nas książkę serwisową i tu jest pisane, że przy jakim przebiegu, jaki olej wlany i tak dalej, więc to na pewno na plus. Kolejna rzecz to jest taka, że ten motocykl jest cały w oryginale, czyli wszystkie elementy na tym motocyklu, wszystkie owiewki, przód, zbiornik paliwa, przedni błotnik, tył, to wszystko jest seria od nowości z fabrycznymi naklejkami od nowości, czyli tych naklejek także nikt nie wymieniał. Zobaczcie, tutaj macie jeszcze
takie naklejki, które dealer nakleja, jak motocykl wyjdzie z salonu. Zresztą to samo jest chyba na, o, taki sam też jest na bryloczku. No i ten motocykl jest bardzo świeży. Słuchajcie, widzieliśmy już mnóstwo Honda CBR, no i ten naprawdę jest bardzo fajny, bardzo się miło na niego patrzy. No i też ciężko się do czegoś przyczepić. No jakieś tam, wiadomo, drobne rysy eksploatacyjne mogą się pojawić, ale nie ma ich naprawdę dużo. To wam mówię wprost, że ten motocykl się po prostu bardzo podoba. Zobaczcie, układ wydechowy, podnóżki, siedzenia, no sam piec, śrubki na silniku, bardzo dobrze to wygląda. No ja zawsze dużo chwalę te nasze motocykle, wiadomo, zresztą prawda jest taka, że no niestety w internecie brzydkich motocykli nie ma, wszystkie są piękne, ale uwierzcie mi, że my już od jakiegoś czasu staramy się mocno podnosić tą poprzeczkę i każdy z tych motocykli jest po prostu tym z tej najwyższej półki. Dzięki temu mamy całkiem fajne handlowanie, bo takim towarem aż się chce handlować. No coś za coś, niestety te motocykle są jedne z droższych, mamy tego świadomość, no ale uwierzcie mi, że to po prostu procentuje. My bardzo dużo teraz motocykli wchodzimy w ciemno, no i z takim motocyklem po prostu nie wstydzimy się jechać nawet na koniec Polski i dzięki temu praktycznie każda transakcja kończy się po prostu szczęśliwym finałem. Tak też wierzę, że na pewno będzie w tym przypadku. Wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam, zobaczcie przebieg 17195 od nowości, klikam zapłon. No i sami posłuchajcie, bardzo ładnie to chodzi. Nie ma wstydu, nie pierdzi, nie kopci. Czteroosobowy silnik. Światełka krótkie, długie, krótkie, długie. Klakson, kierunkowskaz, lewy przód. Rzucimy okiem na tył, prawy tył, lewy tył, od razu pozycja z tyłu, świetlenie rejestracji. Pokazuję wam to, bo naprawdę wierzcie mi, że wiele motocykli tych operowanych w internecie ma chociażby nawet niesprawne naświetlenie, co już jest dosyć dziwne, no ale światło stop przedniego hamulca, światło stop nożnego hamulca, obrotomierz, no i ten dźwięk. Ładnie wchodzi z obrotów, ładnie wchodzi, ładnie schodzi z obrotów. No po prostu fajny motocykl, co tu dużo mówić. Pewny, jak się już zmęczyliście szukaniem tego swojego, no to wierzcie mi, że to będzie motocykl dla was. Słuchajcie, ostatnie informacje są takie, że oczywiście zapraszam was wszystkich, żeby to wszystko, co teraz powiedziałem, żeby zweryfikować sobie samemu do nas do Żardowa. Będziecie mogli usiąść sobie na ten motocykl, przymierzyć się, przejechać się motocyklem, zbić z nami pionę, pogadać. Gorąco was zapraszam do nas oczywiście. Druga opcja jest taka, możecie zakupić ten motocykl na raty, jeżeli wam brakuje trochę kasy, też nic się nie stało, tą brakującą kwotę także można rozbić na raty, więc dzwońcie, po prostu przekażemy wam dalsze informacje, co to z tym dalej zrobić. Trzecia opcja też jest taka, że oczywiście możecie sobie zamówić oględziny takiego motocykla pod swoim domem, jeżeli gdzieś tam macie daleko, nie chce wam się, nie macie możliwości, no to możecie po prostu zadzwonić do nas, powiedzieć skąd jesteście, my wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon, nie są to zwykle jakieś olbrzymie kwoty, staramy się jakoś nie marżować tego transportu, wiadomo, im dalej, tym drożej, no ale tak naprawdę z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam dowóz. My do was przyjeżdżamy, oglądacie sobie to u siebie pod domem, sprawdzacie, testujecie, jeżeli wszystko jest tak, jak być powinno i wam to się podoba, no to dopiero wtedy płacicie za motocykl, więc to jest taka, myślę, że uczciwa oferta w obie strony, gorąco do niej po prostu zachęcam. No i co, no, odwołuję was do ogłoszenia, będą pytania, dzwońcie, jesteśmy do waszej dyspozycji, pamiętajcie, w opisie do filmiku jest link do ogłoszenia zawsze, więc was tam odsyłam. No i co, no mam nadzieję, że już niedługo do słyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę, widzimy się już niedługo, siemanko, hej!